Jak do tego doszło? Dlaczego odszedł z tego świata w wieku 30 lat? Oczywiście odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w tym materiale. Gdy zginął w tragicznym wypadku, miał niespełna 30 lat i świat u stóp. Waldemar Goszcz podbił serca widzów tytułową rolą w serialu Adam i Ewa. Para, którą stworzył na szklanym ekranie z Katarzyną Chrzanowską, była uważana na początku XX wieku za jedną z najgorętszych w polskim showbiznesie. Niestety, jego kariera skończyła się, zanim na dobre się zaczęła. Był zimny styczniowy dzień 2003 roku. Waldemar usiadł za kierownicą Lancii. Na miejscach pasażerów znajdowali się Radosław Pazura, aktor, i Filip Siejka, producent muzyczny. Jechali drogą krajową numer 7 relacji Gdańsk-Wrocław. Wypadek wydarzył się na wysokości Ostrudy, przed Miłomłynem. Aktor zaczął wyprzedzać i w trakcie wykonywania tego manewru zderzył się z jadącym z naprzeciwka Fordem. Zginął na miejscu, zaś świadkowie zdarzenia i policjanci powtarzali, że przedwczesnej śmierci winna była brawura oraz brak wyobraźni. Gwiazdor odniósł tak poważne obrażenia, że jego zwłoki było bardzo trudno zidentyfikować. Został pochowany w rodzinnym Wolburzu. W tym samym wypadku Radosław Pazura, siedzący z tyłu, doznał złamania lewej nogi. Uważa się, że wydarzenie odmieniło jego życie. To po nim nawrócił się i wziął ślub z długoletnią partnerką, Dorotą Chotecką. Dramatycznie okoliczności pamięta z kolei Filip Siejka. Waldek nie był zbyt dobrym kierowcą. Z reguły, kiedy razem jeździliśmy, to ja prowadziłem. Ale wtedy akurat tak się niefortunnie złożyło, że to on zasiadł za kierownicą. Kilka minut przed wypadkiem ustaliliśmy, że go zaraz zmienię i z tego właśnie względu odpiąłem pasy. Uratowało mi to życie, bo gdybym był zapięty, prawdopodobnie nie miałbym szansy przeżyć. Samochód był cały zmiażdżony, powiedział kompozytor. Waldemar Goszcz nie był tylko aktorem. Zaczynał na początku lat 90. jako model, mając wówczas 20 lat. Brał udział w kampaniach reklamowych, pojawiał się na wybiegach w trakcie pokazów mody, ale jego największą pasją była muzyka. Przełomowy okazał się rok 1997, gdy wraz z Markiem Sośnickim zdecydował się założyć zespół High Street. Gdy wygrał casting do serialu Adam i Ewa, emitowanego przez Polsat, w listopadzie 2001 roku wypuścił na rynek krążek Waldek Goszcz. Był bożyszczem nastolatek i do dziś mówi się, że na przełomie lat 90. uchodził za symbol seksu, zaś jego uroda porównywana jest do legendarnego Jamesa Deana. Słynął z tego, że był chłopakiem z sąsiedztwa, nie zadzierał nosa, potrafił dogadać się z każdym, istotne były dla niego wartości rodzinne. W jednym z wywiadów podkreślał, że nie wyobraża sobie spędzania świąt Bożego Narodzenia z dala od bliskich. Przyjechałem do Warszawy, aby bić się o swoje. Osiągnąłem wiele, ale nie jestem zepsuty. Może to naiwne, ale wierzę w uczciwość. Jestem ambitny i pazerny na życie, mówił w jednym z pierwszych wywiadów, których udzielił na początku kariery, a które przytacza Telemagazyn. Jako komentarz powiem, że Waldemar Goszcz 24 stycznia w 2003 roku osierocił 6-letnią wówczas córkę Wiktorię. Był żonaty z niejaką Moniką, ale para rozwiodła się. Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia.